A moje miasto to Białystok. A moje życie to Białystok. A moja miłość to... Kiedyś powiedziałbym, że jest mi wstyd, że jest mi przykro, że mój ojciec pochodził z Białegostoku i że sam spędzałem tam wakacje przynajmniej 2 razy w roku. Kiedyś tak bym powiedział, pod wpływem emocji. Na szczęście schowałem je sobie płytko, bo płytko, ale jednak w dupę. I postanowiłem przyjąć ten temat na chłodno. Temat czego? Temat nowego odcinka Strzału z Dubska. Zapraszam. Przypominam, że to format, w którym rozwodzę się na jeden temat, najczęściej smutny i poważny. A chyba nie ma nic poważniejszego niż agresja względem kogokolwiek. Dostałem od was tysiące wiadomości z prośbami, żebym zajął się tym tematem. Prośbami, a niekiedy wręcz kurwa przymusem. Warga, no kurwa, wypowiedz się, chuju jebany, co się jeszcze nie wypowiedziałeś? I trochę właśnie tego typu zdania nawiązują do całości problemu, do tego, o czym będę mówił. Jak widzicie, nie znajduję się w piwnicy. Jestem w Berlinie. I przez całkowity przypadek akurat jest tutaj Parada Równości. I o tym Paradzie Równości, Berlinie i pewnych konkluzjach porozmawiamy później. Dzisiejszy temat dotyczy tego, co się odpierdoliło ponad tydzień temu w Białymstoku. Tak jak zaznaczyłem na początku, gdybym pojechał tutaj z emocjami, to bym powiedział, że Białystok należy oddzielić murem, zdezynfekować i zrobić wszystkim kurwa przymusową wasektomię. Ale kompletnie tego nie powiem, bo nie mówię w tej chwili pod wpływem emocji. Mówię pod wpływem strasznego żalu. Żalu, smutku i kurwa przerażeniu. Bo to tak naprawdę nie jest kwestia Białegostoku. Mimo że ten temat kipi w tym mieście na wielu płaszczyznach od lat, to temat całej Polski. To też Częstochowa. Ostatnio Wrocław. To też są mniejsze miasta, gdzie ludzie nie mają prawa czuć się wolni, bo każdy na nich patrzy i ich ocenia. To własny dom, gdzie ojciec nie akceptuje tego, kim jesteś i pięścią wybija ci gejostwo z głowy. To cała kurwa Polska. Jestem serio super smutny przez to, co się stało. A co się konkretnie stało? Mamy Paradę Równości, taką jak ta, tylko kurwa zupełnie inną. Czyli ludzi, którzy chcą, żeby traktować ich z należytym szacunkiem. Równo. Oczywiście przez przekoloryzowanie i przez krzyki wychodzi często, że oni chcą więcej niż inni. I chcą być traktowani lepiej niż heteroseksualny koleś. Nie zmienia to faktu, że jednak najgłośniej mówi się o równości. A co dostają w zamian? Kopa w ryj i kamień w łeb. I to od kogo? Od kurwa kiboli, ale też od ludzi starszych, od fanatyczek religijnych, od gościa zasłaniającego się kurwa wózkiem z dzieckiem, od właściwie normalnych Polaków, katolików, sąsiadów, tych, których spotykasz rano idąc po bułki, tych, którym mówisz dzień dobry, tych, którzy praktycznie przez całe twoje życie są zawsze obok ciebie. Ech, sąsiedzi, ale czy często to nie sąsiedzi są najgorsi? To, co tam się odpierdoliło, to jest absolutne zezwierzęcenie. Gonienie ludzi po ulicach. Polowanie na pedałów? Serio? Trochę mi tu śmierdzi pogromem, co nie? Jeszcze to zasłanianie się wózkiem z dzieckiem, że patrz teraz, panie policjancie, chuja mi zrobisz. No tak średnio bym powiedział. Jak to policeman napierdala mnie? Przecież zasłaniam się tutaj Briankiem. Szeregowiec Brian, co nie? Nie, to nie jest kurwa śmieszne. Śmieszne jest to, że ci kurwa rycerze noszą najczęściej koszulki z cytatami lesbijek. Albo ubrania od gejowskich projektantów. I kompletnie nie rozumieją tego, co robią. Znaczy oczywiście można powiedzieć też, że geje chodzą w ciuchach Hugo Boss, jeżdżą Volkswagenami i kurwa kupują VK. Czyli w miejscach, które wspierały nazizm albo były bezpośrednio z nim związane. Oczywiście, że można tak powiedzieć, ale kurwa, oni przynajmniej nie napierdalają nikogo po mordach. Ej, 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 kolego, oni napierdalają mnie po mordzie swoją ideologią. Całują się, trzymają się za ręce i uczą moje dzieci masturbacji. Ty, serio, nawet gdyby geje uczyli dzieci masturbacji, to jest to chyba jednak trochę lepsze niż uczyć dzieci napierdalać kogoś po mordzie i nienawidzieć. Jak przypierdolić w ryja, skopać, uderzyć kamieniem i jebnąć petardą? Kogoś, kto jest inny od nas. Serio to jest lepsze? Ostatnio w Polsce jest jakaś chora wojna przeciwko LGBT. Jest to jak najbardziej wojna polityczna, wojna, którą wywołali politycy zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Trudno to nazwać wychowaniem. I teraz uwaga, żeby nie było, potrafię
Naprawdę, potrafię postawić się po tej prawej stronie i to zrozumieć. Totalnie kumam, że ludzie może wkurwiać nadmiar bodźców związanych z czymś, czego nie rozumieją, czego nie popierają, z czym się kompletnie nie utożsamiają i może ich to po prostu irytować. A szczególnie jak ktoś taki z tym się na maksa obnosi. A chyba nie ma bardziej przegiętych ludzi niż geje. Ale to też trochę tak jak z parą heteroseksualną w autobusie, która się kurwa mamla i już zaczyna dochodzić do jakiegoś ostrego pettingu. Wkurwiające i niesmaczne, prawda? Prawda, ale nie podchodzisz do nich i nie napierdalasz ich po ryju za to. Ta cała nienawiść, ta spirala tego poszła dużo szerzej. I pojawiły się w pewnej gazecie naklejki Strefa wolna od LGBT, które jak się okazało wyrokiem sądu są nielegalne. Strefa wolna od czegokolwiek. Myślę, że niecałe 90 lat temu w tym mieście tutaj można było spotkać takie strefy na każdym kroku dotyczące różnych mniejszości. Albo w Polsce po 39, czy też w Stanach do lat 70. Gwarantuję, to się nigdy dobrze nie kończy. Oczywiście to nie tylko Polska i nie tylko Parady Równości. W Hongkongu antydemokratyczna manifestacja pobiła tę demokratyczną kijami i żelaznymi prętami. Policji nie było. Kiedyś w Rosji dostawało się wpierdol za bycie gejem od policji. Zresztą niedawno znaleziono w krzakach ciało jednej z najbardziej znanych aktywistek LGBT, martwej. Ja już nawet nie mówię o tym, co się działo w Niemczech pomiędzy 32 a 39. Co ciekawe, nie wszyscy o tym wiedzą, ale to nie jest tak, że Hitler sobie po prostu od razu doszedł do tej władzy i tylko się pojawił i wszyscy mówią: o kurwa, zajebiście, że jesteś, mordo. Wiecie, zaczął głosić te swoje pojebane teorie już w Monachium, a potem cyk, Berlin i kurwa został przywódcą. O nie. Na początku szło mu naprawdę całkiem chujowo. Chyba tylko jedna osoba z jego partii została wybrana do parlamentu. Ale się nie poddał, poczekał, aż będzie chujowiej w Niemczech i się doczekał. Kiedy zaczął dziać się naprawdę źle, to on wrócił i powiedział: a nie mówiłem? Idealnie wbił się w temat i zwalił całą winę na Żydów. Tak jak my w tej chwili na uchodźców i gejów. Bo w końcu szargają oni nasze polskie wspaniałe wartości. Bo w końcu gej nie może być patriotą, a uchodźca katolikiem, prawda? Wiecie, jaki jest prawdziwy powód tej agresji? Oczywiście strach. Oni się boją, że się zarażą, że się zamienią kiedyś w tych gejów. Że ten często lekki, odczuwany pociąg do kolegi chrzczącego obok zmieni się w końcu w chęć zrobienia mu laski. To oczywiście humorystyczne hiperbolizowanie tego problemu. Niemniej, on istnieje. Natomiast to, co słyszę z ust tamtych ludzi, to coś zupełnie innego. To strach o dzieci, o młodzież. Dzieci, które na pewno będą gwałcone przez tych gejów, bo w końcu od słowa pedał jest tyle do słowa pedofil. Pedofilu pierdolony, kurwa! I oni sobie je będą hodowali do tego gwałcenia. I do uczenia, że trzeba być dewiantem. Że te dzieci już od małego będą uczone, żeby zostać gejami. Kumacie? I tego właśnie boją się ci ludzie i o tym głośno mówią. Za to odwracają wzrok od prawdziwych gwałtów. No chyba, że zrobił to uchodźca, to wtedy ja pierdolę powiesić. Ale jak Polak katolik zgwałci swoją żonę... Da się zgwałcić żonę? Przecież to jak z prostytutką. To wtedy można winę zrzucić zawsze na obowiązek małżeński, prawda? I że na pewno prowokowała strojem. Ale tak serio, jak się nad tym zastanowiłem, to rzeczywiście chodzi tutaj o strach. Chodzi tutaj o lęk. Lęk przed niewiedzą. Lęk przed czymś nieznanym. O to, że oni boją się, że te dzieci będą uczone od małego tolerancji do wszystkiego. A co za tym idzie, też do złych rzeczy. I patrząc z perspektywy czysto psychosocjologicznej, to często naturalna funkcja organizmu i ja to rozumiem. Jestem w stanie zrozumieć, że się tego boją, bo nie rozumieją oni sami tego, nie wiedzą, z czym mają do końca do czynienia, nie chcą się zagłębiać w temat. A wszystkie propagandowe rzeczy, zarówno z prawej, jak i z lewej strony, tylko zamataczają obraz. Nie wiem, czy jest słowo zamataczają. Mataczą obraz, no wiecie, o co chodzi. I jestem w stanie zrozumieć, że oni mogą się tego bać i bronią się przed tym tak, jak potrafią najlepiej. Tak, jak ich nauczono. Co, cukru? Dla męża w domu nie masz! A że nikt ich nie uczył bronić się dyskusją i argumentami, to bronią się tym, czym ich nauczono. Pięścią, kopniakiem i kamieniem. Na szczęście człowiek uczy się całe życie i może dla niektórych nie jest jeszcze za późno. Oczywiście wszyscy o tym dobrze wiemy, jest w chuj przeginy też w drugą stronę. Od zajebania na zachodzie jest tych domów, gdzie dzieci uczone są, że nie ma tak naprawdę płci. Niech sobie kurwa dziecko samo wybierze, jak dorośnie. I to nie tylko modele skandynawskie, gdzie strach jest cokolwiek powiedzieć komuś nawet w żartach, bo kurwa pójdziesz siedzieć. Czeka cię oprócz tego towarzyski ostracyzm. Mam kilku pojebanych znajomych tu na miejscu, znaczy nie w Berlinie, tylko w Warszawie, którzy twierdzą, że ich dziecko na bank będzie w przyszłości gejem. I wszystko fajnie, bo nie chodzi o to, żeby im to przeszkadzało, nie, nie. Tylko, że jest wręcz kurwa na odwrót, oni chcą tego. Wmawiają sobie, ludziom dookoła i pewnie też swojemu dziecku, że ty, może powinieneś być homoseksualistą. I ci znajomi są hetero. To jest dla mnie pojebane i rozumiem, że właśnie takich rzeczy mogą się bać ci wszyscy, którzy nie rozumieją tego. I którzy nie akceptują inności. Dla mnie na świecie jest oczywisty podział na płeć. Po prostu tak działa biologia. Tylko
że ja nie mam problemu z tym, że ktoś się czuje na inną płeć niż sam jest. Albo że pociąga go ktoś tej samej płci. Nie mam z tym kurwa żadnego problemu. Albo nawet, że uważa, iż płeć mu nie jest do niczego potrzebna. To są totalnie świadome wybory dojrzałych emocjonalnie ludzi. Tutaj nie ma żadnego pierdolonego ale. Żadnego pierdolonego ale. Bo nasze społeczeństwo jest tolerancyjne, ale... 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 Ale kurwa to nie jest żadna tolerancja. Tak samo jak toleruję pokazywanie w TV, w reklamach, na banerach par heteroseksualnych, które się całują, tak samo jestem w stanie tolerować pary homoseksualne, które się całują. What the kurwa big deal? I nie tylko lesbijki na Pornhubie. Idź pan w chuj. Jestem zresztą przekonany, że 88% tych kurwa zjebów, którzy rzucali tymi kamieniami, którzy gonili kurwa te dziewczyny i bili kurwa dziewczyny na tej paradzie, ma w historii wyszukiwania dokładnie takie filmy. Nie jeden też pewnie ma filmy z opierdalającymi sobie gałę kolesiami. Musicie zrozumieć jedną rzecz, że geje byli, są i będą wśród nas, wśród was. I nieważne co zrobicie, bo taka jest ludzkość. Te kilka procent ludzi to jednak są 3-5 osób na 100. Czyli 3 osoby homoseksualne jeżdżą z tobą najczęściej do pracy codziennie autobusem. Siedzisz w kinie na Król Lwie z 7 gejami. I jesteś na meczu polskiej reprezentacji z 1000 homosiów. Co? Zaciska się dupcia? Zaciska się też dupcia, kiedy okazuje się, że IKEA wspiera LGBT. No to chuj Halena, kurwa, nie kupujemy nic u nich. A nie, jednak kupujemy, bo wszystko inne droższe. Empik nie wystawi Gazety Polskiej? Kurwa, już nie kupię u was tej... Jak jej tam, jak się nazywało to, co w podstawówce się czytało? Książki! Albo taki Rammstein na koncercie z flagą LGBT. A przypomnę, to zespół, który nie pierdoli się w tańcu. I wszyscy przyklaskują, no bo w końcu Niemcy i mówią o Niemcach i mówią o nich nieprzychylnie i nie wstydzą się swojej historii. Ty, Stefan, oni wywiesili tęczową flagę. O chuj, już nigdy nie będę bujał głową do duchast. Marian, kurwa, nie potrafię! Wracając jednak do clou całego tematu. Po co właściwie te parady? Czy nie mogą oni siedzieć sobie w domu i robić tam, kurwa, Bóg wie co, chuj, ich sprawa? Niech sobie tam wsadzają rzeczy do pupy, tylko żebym ja tego nie widział. Wiecie, po co są takie parady? Po to, żeby pokazać, że tacy ludzie są obok was. Żebyście zrozumieli, że oni się nie boją. I po to, żeby nie sprowadzać ich do marginesu. Ja zdaję sobie z tego sprawę, wiem, że taką paradą co bardziej konserwatywnych tylko wkurwiają. Wolność! Równość! Ale to już jest taka spirala. Jak będą milczeć, to nie będą wkurwiać. Ale też nikt nie zwrócił uwagi na ich problem i dyskryminację. Będzie to traktowane jako coś pojebanego i zostanie zamiecione pod dywan. I powtórzę wam tę straszną rzecz. Geje są wśród nas. Na przykład kolega, co się przebiera z tobą w szatni. Albo siostrzeniec, z którym pijecie jego pierwszą wódkę przy wigilijnym stole. Czy też wasza córka, która nagle okazuje się, że woli dziewczyny. I co? Będziesz próbował wybić jej ten pomysł z głowy jak? Wyruchając ją? Nieważne, czy ktoś was wkurza, denerwuje, brzydzi. Nie ma, kurwa, przyzwolenia na agresję. No po prostu nie ma. Oni to robią po to, żeby mieć równe prawa. I nie byłoby w tym sumie jakiegoś problemu, gdyby nie najbardziej kłująca kwestia, kłująca nawet te potencjalnie tolerancyjne osoby. Adopcja dzieci. Jak już mówiłem, wszystkie te wrzeszczące, wyklęte pojeby są przekonane, że ci geje będą adoptować te dzieci po to, żeby je ruchać. Jasne. Takie akcje się zdarzały, ale były tylko procentem przy heteroseksualnych parach adoptujących dzieci, żeby je wykorzystywać. I tak serio, gdyby moje dziecko straciło mnie, Olę, babcię, całą rodzinę i miałoby trafić do domu dziecka, to naprawdę 100 razy bardziej wolałbym, żeby wychowywała je gejowska para. Nie chcesz, żeby geje adoptowali dzieci? To daj kurwa świetny przykład i sam adoptuj. Ja wolę, żeby moje dziecko trafiło do kochającej rodziny, niż do patusów, którzy będą je napierdalać i uczyć pogardy dla innego człowieka. Ty no mordo, ale kurwa nie każdy gej jest święty, nie? Oj nie, i to bardzo mają swoje za napletem. Ale tak samo nie każdy ksiądz rucha dzieci. Ale niektórzy to robią. Za cichą zmową milczenia społeczeństwa. Dlatego w takich wypadkach nie ma co kategoryzować. Po prostu zły człowiek to kurwa zły człowiek. Nieważne czy gej czy ksiądz. A propos, przerażające jest też zachowanie kapłanów miłosierdzia. Względem tego co działo się w Białymstoku. Księży bijących brawa dla buty i przemocy w zatrzymywaniu dewiacji. Jak to ujęli jakimikolwiek sposobami. Bo boją się, kurwa, żeby Jupitery znów na nich nie zaczęły świecić. Kiedyś zresztą księża też dogadywali się z radykalnymi bojówkami. Wystarczy czasem znaleźć sobie wspólnego, niewygodnego wroga. Czasem komuniści, czasem geje. Z jednej strony modlitwa z Bogiem na ustach. A z drugiej wypierdalać. Ty no... Nie przypominam sobie takiej kolędy. Zresztą świetnie to podsumowała jedna babka. Gdyby to był Jezus teraz, to byłby po stronie uciśnionych. I niech pan uważnie popatrzy, po której stronie są ci uciśnieni. I też wspomniała o adopcji. Ogromny procent dzieci wychowuje się w rodzinach, gdzie wychowują je pary jednopłciowe. Mama i babcia. Poanalizowałem sobie trochę ten temat i w sumie zawsze zastanawiała mnie jedna kwestia. Jak to jest, że zwykle ci po prawej stronie dążą do napierdalania się? Fascynują się bronią, parają się militarystyką, rozpamiętują wielkie bitwy i hołubią przemocy. I doszło do mnie, że
wcale tak nie jest. Tutaj nie chodzi o ludzi z prawicowymi poglądami po prostu. Tutaj chodzi o konkretny typ człowieka. To nie są nawet ludzie, którzy są prawicowcami czy narodowcami. Często ci prawdziwi, fajni, inteligentni, kumaci narodowcy są wrzucani do jednego wora z bydłem. Jeżeli w Polsce nadal byłby ustrój komunistyczny, to tamci napierdalaliby pałami demonstrantów. Bo o to właśnie chodzi tego typu ludziom. O zadymę, o przemoc, o cokolwiek. Kiedy brakuje ci argumentów, sięgasz po przemoc. Kompletnie nieważne, jakie masz poglądy, te. Zawsze możesz zmienić i być jak kurwa pierdolona chorągiewka na wietrze. Byleby to tylko pasowało do tego, co ktoś ci odgórnie powie, że tych trzeba napierdalać. Jak wy kurwa wyglądacie, jak wam nie wstyd, kurwa, dzieci patrzą na was, kurwa. Każdego dnia patrzą na was dzieci, kurwa. Bóg, honor, ojczyzna to w tym momencie tylko slogan. Taki sam jak przyjaźń, praca, partia. Inne czasy, inne slogany. A wypierdalać w każdym ustroju brzmi tak samo. To najczęściej są ludzie, którzy nie mają silnej osobowości. To idealne stado, które naprawdę łatwo prowadzić, kiedy wciśnie im się wspólnego wroga i utopijny cel. Jeszcze bardziej w tym momencie znamienne stają się słowa generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego. Pamiętajcie, młodzi, szacunek dla wszystkich jednakowy. Bo właśnie o wolność chodzi. O wolność wszystkich i brak tolerancji. O to, do czego ona prowadzi i co się z nią wiąże. Ale nie, nie, przecież Zofia Klepaska wie lepiej, prawda? LGBT może nam podskoczyć. Pozdrawiam! Wie lepiej, o co ginęli powstańcy w Powstaniu Warszawskim. W końcu była tam, surfowała po Wiśle i napierdalała skałacha do Niemców. I gejów. I teraz konkluzja. Dlaczego nagrywam to akurat w Berlinie? Bo jest też druga strona medalu, której my nie widzimy. Rozmawiałem z ludźmi mieszkającymi tutaj i tutaj jest polaryzacyjnie kurwa na odwrót. Inteligentni ludzie brzydzący się przemocą są tutaj też atakowani. Socjalnie atakowani i fizycznie atakowani, tylko że przez skrajnych lewicowców. Tutaj nie możesz kurwa nic powiedzieć, bo ci nagle zamykają mordę. Kiedy tylko próbujesz zabrać głos, spierdalaj. Oczywiście wynika to w dużej mierze z tego, co Niemcy zrobiły podczas II wojny światowej. Ale nie tylko. To kwestia absurdalnej, hiperbolicznej tolerancji. Tolerancji, która zgadza się na kurwa wszystko. I to jest miecz obosieczny. To taki double dildo z tolerancji. Ja zawsze wychodziłem z założenia, żeby tolerować wszystko, co nie robi ci krzywdy. Tutaj wygląda na to, że ten dildos wchodzi też w twoją dupę, nawet jak tego nie chcesz. Nasłuchałem się tutaj o transseksualnych osobach, które w pracy wykorzystują fakt, że są transseksualni. I jak to się przypierdala do ich roboty, to rzucają. Masz z tym problem, bo jestem transseksualny. Tak? I to jest chujowe. Nie możemy wpaść w pułapkę totalitarnej poprawności politycznej, bo w końcu wszyscy umrzemy, kurwa, nie móc się dotknąć nawet. Ale też trzeba wiedzieć, gdzie są pewne granice. I owszem, możesz rzucać w żartach do kogoś perpedał, tylko jeżeli z tego zdania wycięta jest całkowicie drwina, pogarda i agresja. A to jest zajebiście trudne do zrobienia. Szczególnie, kiedy ma się uprzedzenia. Albo jest się troglodytą nieumiejącym w ironii i nie mającym dystansu do siebie. Oni nie powinni niczym rzucać. No chyba, że pawikiem po żuberku i 07 wiśnióweczki. Berlin to piękne miasto z pięknymi ludźmi, paradami, które pokazują miłość, wolność i tolerancję. Ale za tym wszystkim kryje się podszyta chujem poprawność polityczna, która de facto sznuruje ci usta. Oczywiście super, że sznuruje usta pewnym osobom, które pewnych słów nie powinny mówić. Słów pełnych pogardy, złości, frustracji i agresji. To jest jednak problem, bo jak wyselekcjonować takie usta? W końcu wpadamy wtedy w nietolerancję. I to jest pojebany paradoks. To trochę tak jak z seksualną edukacją. To, co robi Ania Rubik, generalnie jest naprawdę spoko, bo tam nie ma przeginy. Ale to, co robią niemieckie książki edukacyjne, to jest kurwa przegina. Dzieci walą sobie nawzajem konie, że to niby jest spoko. Znaczy, takie sytuacje podejrzewam, że wydarzyły się w przypadku kurwa, nie wiem, 20% ludzi. Ale no niekoniecznie trzeba to ilustrować, kurwa, i zachęcać do tego. Tego typu seksualna edukacja powinna być na wyciągnięcie ręki, ale nie obligatoryjna, nie przymusowa. Słuchajcie, oczywiście jak wiemy, są pojeby, których najbardziej widać zarówno po tej jednej, jak i po tej drugiej stronie. Często psują oni interes zarówno tych z prawicy, jak i tych z lewicy. I póki są takie skrajne jednostki, to my się kurwa niczego nie nauczymy, bo cały czas to będzie cios za cios. Ci wyciągną pojebów z Białegostoku, a ci wyciągną pierdolniętą feministkę, która lubi sobie jebnąć aborcję. 6 stycznia dokonałam aborcji, bo miałam do tego prawo, taka była moja decyzja. Berlin i ludzie, z którymi rozmawiałem, idealnie pokazali mi, że kij ma dwa końce. I sami byli w cholernym szoku, kiedy pokazałem im zdjęcia z Białegostoku i powiedziałem, co się w Polsce dzieje. Dlatego ja nie mam nic do prawicowców. Nie mam nic do patriotów, katolików, Polaków. Mam za to coś do chamów, agresorów i silnych w tłumie skurwysynów. Wiecie, kogo by nie zabili, gdyby nie obnosił się ze swoimi poglądami? Jezusa Chrystusa!
bum. I od razu zaznaczam, nie zgadzanie się z czyimiś poglądami to normalna ludzka rzecz. Nie należy ludziom jej zabierać. Ale na agresję i przemoc względem kogoś nie ma kurwa najmniejszego pozwolenia. No po prostu nie ma. I zmierzając do końca, jedynym ostatecznym komentarzem, który chcę tutaj zostawić, jest to, że nieważne, czy jesteś prawicowcem, lewakiem, katolikiem, gejem, przemoc to nie jest rozwiązanie i nic tym nie ugrasz. Tylko wkurwisz innych, a oni będą silniejsi. I będą mieli argumenty, żeby później z głową cię wypierdolić. Najważniejsza na świecie jest miłość i szacunek dla drugiego człowieka. I pozwolę sobie na koniec zaparafrazować Martina Niemillera. To coś, co sam napisałem, posłuchajcie, bo idealnie oddaję to, o czym mówiłem. Kiedy przyjdą po sąsiadów Żydów, nie protestujecie. Nie jesteście Żydami. Przynajmniej o tym nic nie wiecie. Nie będzie też protestów, jak przyjdą po gejów. Nie jesteście gejami. Niech się sprawy swoje dzieją. Zapukają po uchodźców. Co was to obchodzi? Po co protestować? Jesteście biali i młodzi. Niestety, w końcu przyjdą też i po was. Nie będzie nikogo, by protestować. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.